Przysiady na hakmaszynie jest to ćwiczenie angażujące przede wszystkim dolną połowę naszego ciała do pracy, mięśnie czworogłowe uda, dwugłowe uda, jak również pośladki. Wchodzimy w maszynę, ściągamy podpórki, opieramy się odcinkiem piersiowym i odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa o podpórkę maszyny, ustawiamy stopy neutralnie, oparte całe na platformie i rozpoczynamy pierwsze powtórzenie. Oczywiście przed tym nabieramy powietrza w płuca. Schodzimy w powolnym tempie 2 sekundy w dół, zatrzymujemy na chwilę i tym samym tempem, czyli 2 sekundy w górę, wypychamy ciężar tak, aby w górnej pozycji nie blokować naszych kolan. Cały czas również pamiętamy o tym, aby w dolnej pozycji mięśnie pośladkowe, górna ich część przede wszystkim, nie odrywała się od podpórki maszyny. Dzięki temu mamy dobrą stabilizację i dość mocno izolujemy przede wszystkim mięśnie czworogłowe uda. I wydech powietrza. Tak wygląda prawidłowa technika wykonania tego ćwiczenia.